panowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest piątek rano, a ja właśnie zaczynam vloga, który pojawi się już jutro na kanale. Dzisiaj jest wyjątkowy film, ponieważ dzisiaj będziemy nagrywać intro do Vlogmasa. Będziemy jechać w ciekawe miejsce. No to będzie dla nas wyjątkowy Vlogmas. No wiecie, no Ecie jest w ciąży, więc jakby nie patrzeć, to jest taki bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowy Vlogmas. Wyjątkowy czas dla nas. Wy razem ze mną będziecie uczestniczyć w tym dniu. Przed tym oczywiście, jak zaczniemy serdecznie, zapraszam do wspólnego uśmiechu, tak aby miło rozpocząć tego vloga. I pamiętajcie o tym, żeby na samym początku filmu wrzucić subskrypcję, łapkę w górę, komentarz i zaczynamy ten film. Czuję ekscytację, ponieważ właśnie jadę odebrać nasz obiektyw. To jest ten sam obiektyw, z którym teraz nagrywam, ale to będzie już nasz. Ten mamy wypożyczony, a ten będzie już nasz, więc jadę go odebrać, za chwilkę go podłączę i będziemy nagrywać lepszej jakości vlogi już cały czas. Za sekundeczkę, za momencik. Dzisiaj mamy tyle rzeczy do ogarnięcia przed nagrywkami, ale wy byliście wszędzie ze mną, więc dużo pracy przed nami wszystkimi. Znaczy wy będziecie sobie wygodnie siedzieć, oglądać, a ja będę jeździć, ogarniać. Unboxing na klatce schodowej. Jest i mój nowy bubuś. O, jestem, rozpakowujemy. Ten za chwilkę będziemy zawozić. Ten obiektyw to jest kawał obiektywu, tak to możemy powiedzieć. Dlaczego tak się śpieszę? Bo mało czasu. Bo muszę bardzo dużo rzeczy zrobić. Słuchajcie, to jest kawał obiektywu. On jest naprawdę duży, tak jak moja dłoń. On jest na całą moją dłoń. To jest kawał obiektywu. Podłączamy i działamy. No i jesteśmy na tym obiektywie. Jest taka sama jakość. Cieszę się, że już go mam, że to jest mój obiektyw, którego nie muszę wypożyczać, na którym mogę pracować. Wiecie, to jest coś takiego, że jeśli już robiłeś fajne rzeczy na takim obiektywie, no to nie chce ci się przesiadać z Lamborghini do, nie wiem, do Mercedesa. Znaczy Lamborghini może nie, ale na pewno G-klasa. Znaczy do bardzo dobrej jakości ten obiektyw jest. Zresztą komentarze wasze o jakości sprawiają to, że wiem, że ten obiektyw jest naprawdę zajebisty. Mimo to, że jest duży, to jest naprawdę szeroki. Dobra, ciach, lecimy. Pędzimy po zakupy. Mam miejsce zakupu, co mam kupić i trzeba to zrealizować. Mam bardzo mało czasu dzisiaj, bo o 15 jedziemy nagrywać. Pokażę jakieś miejscówkę, które nagrywamy. Fajny dzień przed nami. Fajnie się szybuje. Ale Boże, już jest tak zimno. Muszę kupić sobie sweter. Jakiś ładny, którym ładnie mogę wyglądać na te nagraniu po prostu. Taki, wiecie, jakiś grubo pleciony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Również pierwszy raz będę kupować rajstopy w swoim życiu. Nie pierwszy raz, w Lwowie już kupowałem. Właśnie o taki sweter mi chodziło. Tylko dlaczego takie swetry wiszą na takich wieszakach? To mnie zawsze zastanawia. Dobra, jest tylko L-ka. Czułem L-eczkę. Wełna i bawełna. Wełna i bawełna. Fajnie, bo tą koszulkę jakoś wygląda. 150 zł, dobra, bierzemy. Poproszę, dziękuję uprzejmie, do widzenia. Możemy iść dalej. Nie ma to, słuchajcie, jak miłe zaskoczenie przy kasie, bo jest przecież Black Friday. I 30 zł taniej, czyli za 120 zł mam wełniano, bawełniany szweter. Tylko nie pan z drogą, ja nie jestem pan przed. Dzisiaj jedziemy nagrywać właśnie. Ja pamiętam wam z Kay, ten pierwszy film. My teraz cały czas jak wracamy, to mamy coś takiego. Kurde, jak się w ogóle wydarzyło, że jesteśmy właśnie w tym miejscu, a dzieje się w drodze i śmiesznie, taka podróż pokonana. Ale fajnie, taka wyszła. A kiedy będzie wyszło? Vlogmas? Pierwszego. Tak? Pierwszego grudnia, no? Super, powodzenia. Miłego, papa. Są takie pudełka. O, takie. To jest duże pudełko dość, zobacz. Ono jest takie, to jest największe. No wiem, ale może powiedzmy dwa pudełka jakieś, bo jeszcze jest takie, zobacz. Jesteśmy, słuchajcie, spóźnieni. Jeszcze byłem, słuchajcie, kupić gimbala.
jedziemy właśnie nagrywać intro. Gimbal jest tutaj. To jest togba na gimbal. Wiecie, możesz wstać tą torbę do tej, żeby było, wiesz... Poczekaj. Wiecie, jeśli chcemy robić coś dobrze, to trzeba robić to dobrze na 150%. Więc teraz będziemy nagrywać też treści z gimbalem. Sam lubię oglądać filmy, które są nagrywane, wiecie, bardzo... Płynnie. No, będziemy czasami vlogi jakieś, będziemy iść na takie bardziej fajne, takie wiecie, bardziej profesjonalne vlogi. Lepsze to będziemy zabierać ze sobą właśnie gimbala, tego oto. Moja stylówka, słuchajcie, na intro. Sweterek, jeansy, Timberlandy, kamizeleczka, czapkę mam jeszcze ciepłą. Tam będzie zimno, potem jest spadł śnieg i tam delikatnie leży. My teraz idziemy, słuchajcie, po operatora. No i działamy. Nasze toboły, które mamy ze sobą. Jeszcze... Masz tę bluzę do tego, do pakunku? Tak, tutaj leży. Zieloną biorę. Okej. Skakuj. Zieloną... Nie, skakuj. Dobra. Nawet się nie pożarliśmy, jakoś tak fajnie. To bez... się pożarać. No bo zawsze jak gdzieś się zbieramy i zawsze gdzieś planujemy, zawsze coś, to zawsze jest jakaś awantura. Nie, ja po prostu dzisiaj zaakceptowałam, że jest spóźnienie. Mam to w dupę, czy ktoś będzie zły. Bo nie mogę już jest pod taką presją. Dobra. Słuchajcie, opóźnienie mamy godzinne? Nie godzinne, nie. 40-minutowe. Tak. Nie, nawet 30 powiedziałabym. 30 minut, zaraz będziemy operatora i śmigamy. Tam jest trasa, więc będzie luzik. Jedziemy do ogrodu Babet, tak? Tak. Podobno tam jest pięknie. Tak. Pokażemy wam, jak to wygląda od kulis. Kulis nagrywania intro. Intro ciekawa jest. Jestem, czy w ogóle wszystkie ujęcia nagramy teraz. No głównie nam zależało na tych takich wspólnych ujęciach. Uważam, że mój mąż robi najlepsze ujęcia, więc... Patrz, nie ja pada. I tak widzę. Ja i tak powiedziałam Jurijowi, że operator operatorem, ale dla mnie on jest lepszym operatorem. Ja bym chciała, żeby moje ujęcia zrobił Juri, ale potrzebujemy kogoś, kto będzie robić nam ujęcia razem. Jezus, a ja mam telefon? Mam nadzieję, że tak. Masz? Chyba nie. Jak nie mam, to trudno, to będę bez telefonu. Nie masz. Pójść? No idź, jak już tu jesteśmy, to idź. On dziś leży pewnie na samym wierzchu. Nie mam? Zamykałaś. Jest mi tak ciężko cokolwiek znaleźć w tym kurwa kożuchu, w tym wszystkim. Wszystko człowiekowi wypada. Ja to kurwa znajdę. Bo ja chyba teraz chcę być w tej czapce. No? Nie ma. Tak właśnie wygląda backstage. Weźmy to ujęcie. Zobaczcie, co się dzieje. Tak się właśnie pracuje. O ogrodzie Babet. Pięknie. Nic, tylko wyżerka pełną parą i jemy. Tak wygląda właśnie zaplecze działań. Mam coś między zębem. Nie masz. Chyba mam. Wiesz, troszeczkę odwróć do mnie. I oglądać filmy na nich. Chciałem wam powiedzieć, że bardzo dziękujemy za gościnę. To było naprawdę super. Tak, cudownie. Macie tutaj cudowny film. I wracamy do was już w weekend. Tak, widzimy się za dwa dni. Widzimy się za dwa dni, dokładnie. Więc tak, pięknie to jest. I cały teraz listopad, cały grudzień, więc jeśli ktoś by chciał sobie zrobić piękną sesję, to jak najbardziej może tutaj przyjechać, zadzwonić, zapytać się, umówić się. A jakby ktoś chciał sobie zrobić sesję, to co ma zrobić? A gdzie? Na ogród Babet. Ale na Instagramie? Dobra. No więc tak. No więc tak. Tak to wygląda. To jest skandynawska przestrzeń. Wygląda naprawdę pięknie. W ogóle taka ciekawostka. Te sanie. To naprawdę są prawdziwe sanie. Takie, które... No, które... którymi jeździło się. Ważą 350 kg, więc... Dość dużo. Mówiłeś, ale... Wszystko jest spakowane. Tak? Tak. Kosmetyczkę też? Tak. I prezent? Tak. Ten Merry Christmas, w którym się jest bluza Moody i ten? Tak, wszystko jest tam. Pięknie. Chyba. No tutaj niczego nie ma, więc nie ja wszystko dobrałem. Chorobatka na wynos. Możemy iść. Dobra, słuchajcie, koniec nagrywania intro. Wracamy do domu, godzina 20. Czas wracać do domu, montować, pokazać wam to intro, jak to wyszło. W ogóle, słuchajcie, świetne miejsce do takiego, troszeczkę popadał śnieg, delikatnie popruszyło. Świetne w ogóle miejsce do nagrywek tego typu rzeczy, plus do sesji zdjęciowych.
właśnie w takim stylu. My tu jeszcze będziemy wracać pewnie w sobotę, w ciągu dnia, więc... O, jeszcze otwieram. Więc zobaczymy, jak to będzie w ciągu dnia wyglądało. A wydaje mi się, że może być fajnie, więc sprawdzimy to. Pięknie to jest, co? Pięknie to jest. Też mi się tu podoba. Naprawdę. Będzie jeszcze lepiej właśnie, myślę, że jak będzie w ciągu dnia. Będzie w ogóle śnieg tutaj, słuchajcie. A jak będzie śnieg, to już będzie w ogóle luks. Kolejny dzień, słuchajcie, ja właśnie wyszedłem na siłownię, ale zobaczcie, co się dzieje, pada śnieg w Warszawie, w końcu jest śnieżek, pruszy śnieżek i jest naprawdę bardzo ładnie. Musiałem zmienić obiektyw na jaśniejszy, tak żeby łatwiej się nagrywało w takiej szarudze, żeby była też dobra jakość. Teraz nagrywam na kilka obiektywów po prostu, ale śnieg pada sobie, tak wiecie, pruszy, ale cudownie. Wczoraj nagrywaliśmy intro, ja teraz lecę, słuchajcie, na siłownię zrobić trening. Jeszcze wypiję kawkę sobie po drodze. Wracam i dzisiaj będę miał masaż. W domu przyjeżdża do nas Ewa Wardęga i robi zajebiste masaże i tak w sumie nastawia pięknie organizm. A tymczasem śnieg, idziemy do samochodu i lecimy na trening. Jest zimno na dworze, naprawdę jest zimno. Muszę wam powiedzieć, że w takich momentach jak wschodzę do garażu, siadam do samochodu, czuję taką wdzięczność, że mam auto, wiecie, że jest zimno na dworze, a ja mam ten przywilej i mam tą możliwość jeżdżenia autem, że nie muszę marznąć. To jest naprawdę coś cudownego. Mimo że wiecie, mam to auto długo, to i tak codziennie potrafię sobie pomyśleć, że jestem wdzięczny po prostu za to, że mogę nim jeździć i że mam je i że po prostu jest w garażu, zawsze czeka i że mogę nim po prostu pojechać gdziekolwiek chcę. To jest piękne, po prostu. Czasami sobie tak warto podziękować, po prostu poczuć taką wdzięczność, bo to jest takie oczyszczenie delikatnego. No. Chyba mój organizm troszeczkę, wiecie, wkurzył się na mnie i obudził mnie o 6 rano na trening. Sam z siebie, mimo że byłem trochę zmęczony, to obudził mnie. Bo wczoraj, słuchajcie, moje odżywienie wyglądało tak, że zjadłem kebaba. Wiecie, bez sosów, ale kebaba zjadłem. Zjadłem McDonalda i zjadłem pierogi na koniec. I jeszcze zjadłem, słuchajcie, burgera. Ale wczoraj zrobiłem sobie taki dzień po prostu chilloutu. Dzień odpoczynku od diety. Tylko po prostu żyćko. Właśnie mieliśmy wczoraj zbytnie czasu. Ale pamiętajcie, że jeśli trafi się taki jeden dzień, taki dzień niczego nie zmienia, po prostu wracacie do normy, zaczynacie tak samo się odżywiać, jak się odżywialiście, pić dużo wody, zrobić trening i wszystko wraca do normy. Po prostu, żeby przytyć teraz, to musiałbym tak jeść 7 dni, 8 dni, 9 dni, 2 tygodnie, wtedy zacząłbym tyć. A tak jak się zjecie sobie jeden raz coś takiego, taki dzień się trafi, no to... Jak jechałem na siłownię, to jeszcze tak tyle śniegu nie było. Wuhu! Ale zimka! Słuchajcie, ale to pięknie wygląda. Zanim wrócimy do domu, to idę jeszcze po kwiaty dla mojej żony. W końcu dzisiaj mamy okazję. Wiecie jaką? Sobota dzisiaj jest. Taka jest okazja. Szybki zakup. Teraz dopiero możemy wracać do domu. Napadało śniegu, jest minus 2,5 stopnia. Jest tak przyjemnie. Tak. Dzień dobry. Cześć, Bobryszka. A ja się nie będę tak z tobą, bo mam chrypkę. Cudo. O Boże.
Nie było. Od cioci Ewy dostał taki prezent. Jakie zajebiste. Nie było wyboru. Piękne, dziękujemy bardzo. On nagrywa, kurde. Super są. Zajebiste. I wdech. I wydech. Oddychamy cały czas. No wiesz co, no wszyscy wiemy, że jestem niepozorna, nie? Zmiotłeś planszę. Teraz się nie zmiecisz. Pomyślałeś sobie, jak to tu przyjechał, Boże, co ona mnie tam pomłaszcze, pomija? Wiesz co, no tym też można się zarazić, ale z głową lepiej. Nie, no ja mądrze do tego, bo ja już ćwiczyłem kiedyś, to nie jest tak, że ja nigdy nie ćwiczyłem. Ja kiedyś zrobiłem już nawet fajną formę. Teraz ma masaż Ewa. Jeśli ktoś jest zainteresowany takim samym masażem, na przykład jak my mieliśmy, albo peelingiem, no to Ewcia na co dzień urzęduje w Krakowie. Tutaj jest jej Instagram, więc serdecznie zapraszam. Możecie śmiało pisać i umawiać się. Wpadniesz? Wpadnę. No i tak. A ja właśnie, słuchajcie, siadam i zaczynam montować film dla was, abyście mieli co oglądać, bo dzisiaj jest sobota, czyli dzień filmów. Na początku robiliśmy na ziemi, żebyś mnie sprawdziła wszystko i później robiliśmy tak, najpierw robiliśmy test, żebym wiedziała, na czym pracować, tak. Później była terapia manualna i elementy tajskiego, dlatego robiliśmy to na macie, ponieważ jesteś zbudowany mężczyzną, a jestem kobietą. Boże, dramat, ja jestem jak alkoholiczka. Nie jesteś alkoholiczką. Nie, spokojnie. Spokojnie. W każdym bądź razie robiliśmy to na macie, ponieważ no, siła jest większa nacisku, a później przeszliśmy sobie do masażu relaksacyjnego, takiego typowego, bez żadnych udziwnień, a techniki były... A co Ewcia miała? Ewcia miała zabieg w sumie body treatment, czyli peeling połączony z masażem nałożeniem. Było cudownie. Tutaj nie można było za bardzo podziałać, ponieważ jest Ewcia w ciąży i mogłam zrobić tylko masaż prenatalny, także... Okej, okay. I jak coś, tutaj jest kanał Ewy, wyświetla się o tutaj. Zapraszam serdecznie, wpadajcie, również macie Instagrama i zapraszamy. Będą ciekawe treści? No, oczywiście, że tak. Musimy sami obejrzeć ze Szwajcarii, bo ja jestem bardzo ciekawa. No właśnie, Szwajcarii nie oglądaliśmy. No, musimy obejrzeć. Tak jest. Tak, w Szwajcarii polecam słodyczek i możecie kupić najlepszy w Szwajcarii. No więc właśnie, dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Będzie mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że ten film naprawdę wam przypadł do gustu. Nagrywaliśmy intro, teraz będziemy je montować. Wczoraj nie udało nam się go montować, ponieważ wróciliśmy i w sumie położyliśmy się na łóżeczku i leżeliśmy i odpoczywaliśmy. To były dwa super dni. Dziękuję, że spędziliście je z nami. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście tutaj i że po prostu wspieracie mnie. Tak jest. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Salut. Ciao.